No to tak na 10 meczów, 8 zwycięstw, 2 porażki, na pewno pozytywnie możemy to ocenić. No dzisiejszy sparing jakby kończący tą serię tych występów naszych w okresie przygotowawczym 5-0, no wynik oczywiście świadczy o tym, że mecz był pod pewną kontrolą i on na pewno pod tą kontrolą był. Jedyne jakie mogę mieć pretensje do zespołu, tylko to, że była mała skuteczność w tym spotkaniu. Za dużo żeśmy szukali takich wyjść, które były niepotrzebne w tym meczu, można było strzelić dużo więcej bramek, ale oczywiście no wynik fajnie nas cieszy. Parę takich fragmentów gry bardzo fajnych, istotnych dla naszej gry, które będziemy gdzieś się opierać w tym meczu mistrzowskich za kilka dni. Jesteśmy pełni to nadziei. Uważam, że przepracowaliśmy te 8 tygodni bardzo fajnie, bardzo intensywnie. Też no, sprowadzimy kilku systemów gry, nie tylko mówimy o taktyce, ale mówimy przede wszystkim o personelu. Mamy bardzo wyrównaną i szeroką tą kadrę. To też się przekłada na te wyniki. Miejmy nadzieję, że to się wszystko ułoży po naszej myśli. Ja tak mówię, to były tylko sparingi. Nasz będzie weryfikowało boisko już za 8 dni. Jeszcze mam taki ból głowy, jeżeli chodzi o 2-3 pozycje maksymalnie i to na pewno pod tym kątem będziemy musieli już ten cały tydzień zestawiać sobie wspólnie tutaj wiele rzeczy wziąć i porównać, jak to będzie z korzyścią dla zespołu przede wszystkim w tym meczu pierwszym to ligowym. Wielu zawodników daje nam wiele to sygnału, że już są gotowi, że już chcą grać. Wiadomo, że może być ich tylko 11 na boisku. Miejmy nadzieję, że my wspólnie ze sztabem i zawodnikami wybierzemy tą optymalną 11 na mecz pierwszy z Sieniawą. Tabela wielokrotnie pokazuje, że jesteśmy faworytem w meczach m.in. i w Sandomierzu, gdzie był pierwszy z ostatnim, a rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy mecz wiosenny jest bardzo, bardzo ciężki. Tu już nie ma, powiedzmy, chwili wytchnienia, że jest okres przygotowawczy, możemy grać jeszcze rundę to rewanżową. Tutaj każdy mecz będzie o 6 punktów. Zdajemy sobie sprawę, że ta nasza tabela w naszej grupie jest bardzo spłaszczona. 5-6 zespołów będzie się liczyć w tej walce o promocję do drugiej ligi. Zdajemy sobie sprawę, że nikt tego okresu, powiedzmy, przejściowego nie przespał. Mam tutaj myśli i Podhale, i Strzelbą Wolę, i powiedzmy Łagów, i nas, więc tutaj na pewno ta walka będzie bardzo wyrównana i oby była do końca. Zdajemy sobie sprawę z atutów innych zespołów. Mamy swoje. Miejmy nadzieję, że to, co sobie zaplanowaliśmy w tym okresie przygotowawczym, ono się spełni. Wiemy, że to nie będzie łatwe, bo tak jak powiedziałem, ta tabela jest bardzo spłaszczona i przeciwnicy są bardzo wymagający. I tutaj myślę, że też te pierwsze mecze będą bardzo, bardzo dla nas istotne. Im mniej punktów to stracimy, tym bardziej będziemy podbudowani. Więc no zobaczymy, jak będzie. Wszystko, jak powiedziałem na początku, weryfikuje boisko.